Witam Państwa. Dzisiaj jest właśnie ten tak zwany konkretny film. Już Państwo się tutaj bardzo niepokoiliście o to że właśnie, że no, że co to było wtedy właśnie na początku roku, na przełomie. A więc co to się mogło w ogóle stać? A więc i chcieliście koniecznie, żeby to było powiedziane prosto z mostu. Konkretnie, no przynajmniej zawsze tak oczekujecie. Zresztą to się nie ma co dziwić. Generalnie ludzie potrzebują prawdy. Jedni do tego dążą, a drudzy potrzebują to, żeby ktoś to powiedział. A więc w ten sposób. A więc tutaj muszę Państwu też powiedzieć rzeczy, które może będą szokujące, chociaż piszecie, że już Was nic nie zaszokuje. Szokujące pewne rzeczy, które no można zbyć. Przeciwnicy teorii spiskowych to zbyliby to wszystko. Zresztą, słuchajcie, to żadna tajemnica. Są komentarze. Po takim filmie zawsze jakieś tam one są i zaraz będzie wiadomo, kto jest przeciwnikiem teorii spiskowych, a kto jest, kto zauważa cechy prawdopodobieństwa w tym, co mówię. A więc w ten sposób. A więc... Co się stało? Otóż można od razu powiedzieć od tyłu. Przeżyłem zamach. Normalny zamach. Osoby, które są niewygodne. I nawet ostatnio miałem dyskusję właśnie nad dlaczego, powiedzmy, ja byłem niewygodny. I nadal jestem. Państwu zrobię tutaj w drugiej części tego filmu. Pokażę pewną grafikę, dlaczego to jest tak właśnie ta niewygoda. To jest najniebezpieczniejszy element tego, co powiedziałem w ciągu tych wszystkich filmów na Królewskiej Telewizji. Ale tak, zamach. No to teraz, no w porządku, zamach. No to muszę Wam powiedzieć od początku, jak to wyglądało. Koniec grudnia. Robię sobie wycieczkę, pieszą wycieczkę. Parokilometrowo, taki spacer. Mieszkam sam, dom jest otwarty, jest tylko, powiedzmy, brama przesuwna i furtka stalowa, wszystko to jest pozamykane. Tylko to jest pozamykane, a reszta jest otwarta. I robię właśnie te 4 km, wracam z tych 4 km, wchodzę do domu i ja już nic nie pamiętam od tego momentu. Teraz co się dzieje? Wchodzę do domu i gdzie mnie znaleziono? Sąsiadka mnie znalazła, ale dopiero grubo dobę później, leżącego w sposób specyficznie skręcony, zaklinowany między muszel klozetową a bidet. To mam w łazience. Ja akurat w łazience się tam znajdowałem. Wszystko dlaczego tak się stało w ogóle? Dlaczego sąsiadka musiała wchodzić tutaj po drabinie przez płot, żeby mnie znaleźć, ponieważ ja nie odpowiadałem na żaden z telefon. Jedna komórka nie odpowiada, druga nie odpowiada, stacjonarny nie odpowiada, Skype nie odpowiada, więc coś się dzieje po prostu. Gdzie on jest? No to właśnie, gdzie on jest? On leżał w łazience już co najmniej dobę. No i miał oczywiście pójść do piachu. Zresztą to był taki pierwszy wariant, ale zaraz to pogadamy. Ja już tam, powiedzmy, jak upadłem, znaczy upadłem, albo ktoś mi pomógł się zakleszczyć, to miało być tak zrobione, że po prostu, że nikt przypadkowy jeszcze by mnie tam nie odsunął, ponieważ sąsiadka, która weszła przez drabinę, chciała mnie odsunąć, ale widziała, że jestem tak zakleszczony, że po prostu trzeba kogoś innego. No wiadomo, kredkę pogotowia, przyszli ratownicy medyczni i mnie wyrwali z tego klina. No i okazało się, że ja miałem okaz zdrowia. Miałem nadciśnienie rzędu ponad 200, tam 225, jak gdzieś mniej więcej ty na 100 ileś tam. Że ja miałem nadciśnienie, o to chodzi. Ja nie miałem w okresie poprzednim, powiedzmy, tych tutaj paru miesięcy, ja nie miałem żadnego nadciśnienia. Ja byłem okaz zdrowia jeszcze na parę dni przed tym 1 stycznia, tym feralnym. To wybrałem się w Góry Sowie,
No jeszcze tutaj z kolegą właśnie żeśmy chodzili, także tutaj nie było żadnego śladu z tego, że ja mam jakkolwiek objawy nadciśnienia. No i tak stwierdzono, że powiedzmy miałem nadciśnienie i dostałem wylew. Ha, no dobra. Jednakże ten wylew był tak silny i tak gwałtowny, że moi niektórzy znajomi w ogóle nie dali temu wiary, że mówię, ty taki kurczę oka zdrowia i ty nagle masz wylew i to tak rozległy. Oni od razu tutaj mnie wybili tutaj z pantałyku, jakby to powiedzieć, żaden wylew. Jak nie miałeś wylewu przez ileś miesięcy, nie miałeś nadciśnienia, to co ty nagle masz nadciśnienie? To mnie od razu wybili z rytmu i zaraz od razu mi powiedzieli następnie jedną rzecz. Słuchaj, dostajesz uderzenie skalarne. Zagotowali ci krew w głowie, rozwaliła arterię i cię ledwo uratowali. No właśnie, ledwo uratowali. No a więc to jest, powiedzmy, pierwszy wariant był taki, że już miałem paść i mieli tam tylko z tej łazienki wyciągnąć trupa, nic więcej. To jest pierwszy wariant. Ale jeszcze jest system medyczny, który po prostu no, starał się mnie ratować. Była już nawet taka sytuacja, gdzie byłem podłączony do aparatury i ta aparatura pokazywała mojej rodziny, bo ta akurat nam rodzina była, no i w tym momencie pokazuje wszystko na czerwono. No, przychodzi dwóch lekarzy, no i walą tekst. No, jaki tekst? Weźmy go do innego szpitala, tam mu zrobię operację, bo tutaj jak będzie leżeć, to on umrze. No. Takie były, powiedzmy, prognozy. No i co oni tak zrobili po prostu? Zawieźliśmy do innego szpitala, gdzie przerobiłem, skalpele poszły w ruch i rozcięto mi czaszkę, a więc zrobiono tą operację, która uratowała mi życie, można tak to powiedzieć. Ale to jeszcze nie koniec, tam jest jeszcze małe piwo, powiedzmy, skalpele. Ale słuchajcie, zanim doszło do skalpeli, to była krótka piłka, krótka rozmowa na ten temat z moim bratem. Następująca. Wie pan co? Możemy to zrobić, ale dajemy 5% sukcesu tej operacji. Co to znaczy? Jeżeli przeżyje 2 doby po operacji, to będzie żył. Ale nie dajemy żadnej gwarancji, że on będzie chodził. On będzie sparaliżowany lewa strona. I nie będzie, nie chodząc, będzie w najlepszym wariancie skończył na wózku inwalidzkim. O, takie coś. I to było od razu, proszę bardzo, 5%. Wiecie, to jest 5%? 10% przy 20 operacjach to są 2 operacje. 5% to jest 1 operacja. Czyli 1 operacja miałaby się udać na 20. O, proszę bardzo. Takie były teksty. I takie były prognozy proroctwa i tak dalej. Czyli ja praktycznie nie miałem prawa po tej operacji, jakbym przeżył, no przeżyłem. To więc po prostu powinienem być na wózku inwalidzkim, a nie tutaj po prostu wam, jeszcze tym bardziej po wylewie, bo tak potworne wylewie, to już nawet problemy z mówieniem byłoby. Ale co ciekawe, no i tu się zaczyna dopiero najciekawsze, jak to się mówi, jest przed nami, nie? No oczywiście, jest przed nami, jak najbardziej. Co się stało? Kiedy mnie wybudzono ze śpiążki, ci sami lekarze podeszli, no i próbowali ze mną skontaktować się, powiedzieć, że ja kontaktuję. No i ruszaj tym, ruszaj tamtym i tak dalej. Ja oczywiście z tych rzeczy też nic nie pamiętam, bo to mi po prostu członkowie rodziny mówili, co lekarze mówili, a co po prostu... A co ja robiłem, nie? Okazało się, że ja zacząłem ruszać lewą nogą i lewą ręką. Czyli w ogóle to, co powinno być sparaliżowane, okazało się sprawne. No, w takim stopniu, że ja mogłem to poruszać. A więc wytrzymałem jeszcze w tym szpitalu, bo to były 3 szpitale. W tym trzecim to właśnie zrobiono tę operację. Był jeszcze 4. szpital, ale o nim to dopiero za trochę. On też był potrzebny. A więc w tym 3. szpitalu, gdzie przeszła ta operacja, powiedzmy na zasadzie, no niektórzy by powiedzieli, miałeś szczęście, o, no i zbyliby problem. No to faktycznie nie do końca tak to było, ale nie wszystko od razu. A więc co mamy? Mamy taką sytuację, że
jeszcze parę dni leżę i później zabierajcie go. A więc wtedy zostałem skierowany, znaczy skierowany po prostu, rodzina mi załatwiła pobyt w domu seniora w Małopolsce. I tam miałem się pozbierać. I rzeczywiście się pozbierałem w ciągu 3 tygodni. To tak mówiąc krótko. 3 tygodnie i powiedzmy chodziłem po schodach, szturmowałem schody i tak dalej. Ale to jest cała w ogóle perypetia, to tam można jeszcze odpowiadać powiedzmy tego. Ale co było najciekawsze tutaj w tym wszystkim, że kazali mnie już tutaj zabrać. No więc świeżo tam prawie, że no 3 dni po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej właśnie do tego ośrodka. A więc co możemy tutaj powiedzieć? Tutaj to, co ja powiedziałem, tutaj uderzenie skalarne, to jest po prostu zdanie mojego znajomego, który powiedzmy jakby tymi tematami się interesuje i on tam po prostu jak po wysłuchaniu to od razu wiedział, że słuchaj, miałeś być trupem z miejsca, ale akurat no nie jesteś, bo miałeś być trupem jeszcze. Wiadomo, medycyna ma swoją jakby bezwładność i mają swoją statystykę. Lekarze nie dla pizzy powiedzieli 5% i po temacie, nie? A więc to, mało tego, to nie było 5%, a 100%. No i pytanie, dlaczego 100%, a nie 5%? Mało tego, nie tak dawno, teraz mamy którego? 12, tak? Mamy 12 maja. No to mamy... Na początku maja rozmawiałem z jednym lekarzem, który był ciężko zszokowany po godzinnej rozmowie, ponieważ on przeczytał wypisy z tych szpitali. Ich było 4. No, wypisy, a więc zobaczyli, do czego doszło. I ma przed sobą faceta, po którym nawet nie ma śladu, że on miał jakikolwiek wylew. A więc to było najbardziej szokujące. Tak samo jak było szokujące to, że ja ruszałem rzeczami, znaczy kończynami, które powinny być sparaliżowane. Mało tego, w tym ośrodku, gdzie byłem tam 3 tygodnie, no pierwsze to było ośrodek, to 3 tygodnie, to się tak pozbierałem, że potrafiłem nawet wyjść z łóżka, który był zabezpieczony 2 deskami, aby nikt nie opuszczał łóżka, nie schodził, nie spadał i tak dalej. To było takie specjalne łóżko o takiej konstrukcji, to jest zabezpieczenie. Zresztą w szpitalach są zawsze takie właśnie, tylko z metalu. No, tam było akurat z drewna. Ja potrafiłem w ciągu paru sekund po prostu z takiego łóżka wyjść. Tylko wszyscy się tam bali, że może mi się coś stać, kiedy ja będę tym, jak mnie łapali na korytarzu. Ja wtedy chodziłem do ubikacji, ponieważ ja się chciałem pozbyć pampersu, no to z nimi tam, z personelem dość ostro dyskutowałem. No i w końcu pozwolili mi tam wędrować właśnie do łazienki, która była na końcu korytarza, 17 metrów co najmniej. Oczywiście nie miałem kondycji, po takim wylewie to kondycja prysła w łąku sekundy. O, o, telefon. No, to będzie trochę, to później tą dyskusję telefoniczną, widzicie, tutaj no, telefon jest, to ludzie po prostu dzwonią, znajomi dzwonią. No i teraz tak. Może tutaj poruszę tą kwestię, jeżeli ktoś powiedział skalarne, uderzenie skalarne. Niektórzy to wytłumaczyli bardzo prosto, że to były tak zwane 2 krótkofalówki na krzyż, czy tam jakoś powiedzmy, jakoś to było tam zrobione. W każdym razie skutek był taki, że nagle zdrowy facet ma wylew i to tak rozległy, że trzeba było skalpeli. No i do czego jeszcze doszło tutaj, co było ciekawego w tym, żeby funkcjonował system skalarny, żeby takie coś zrobić, to trzeba mieć częstotliwość właśnie tego miejsca, krwi i tak dalej, częstotliwość drgań i trzeba było to wprowadzić w rezonans. I teraz tak, widzicie, tutaj ten telefon trochę nawet taki upierdliwy był, powiedzmy akurat sobie znalazł miejsce i czas kolega, który właśnie chciał ze mną porozmawiać, ale ja do niego odzwonię, spokojna głowa. Otóż trzeba mieć częstotliwość. Jak się zdobywa tą częstotliwość? Wiecie co, od czego służą smartfony? Smartfony to są właśnie tacy szpiedzy, że oni potrafią nas całego zeskanować i już wiadomo, gdzie, jakie częstotliwości, jak chodzi serce, jak chodzą różne narządy, jak chodzi krew, w którym miejscu i tak dalej. Ja miałem 2 smartfony, jakimś dziwnym trafem
czary mary, te smartfony powędrowały do Szwajcarii i one tam są i dopiero w czerwcu przyjadą. Dlatego mam dzisiaj taki telefon zastępczy 7 lat, ale numer jest, no Państwo właśnie dzwonicie. Niektórzy, powiedzmy, niektórych to ciekawość zżera, ale niepotrzebnie, ponieważ ja tutaj pewne rzeczy powiem, a wiele rzeczy nie będę mógł powiedzieć, o, a chciałbym powiedzieć, na przykład coś takiego. Chcę powiedzieć, ale niestety no nie mogę, z pewnych względów. Ponieważ ta sprawa, ona zatacza coraz większe kręgi, coraz więcej mam informacji, które potwierdzają właśnie tą wersję, którą Państwu teraz mówię. A więc teraz tak, co jest szokujące to, że ja się bardzo szybko odtworzyłem. I tutaj kolega mi po prostu powiedział, też się takimi rzeczami zajmuje, że najwidoczniej, bo to jest, on mówi, że to jest nienormalne, żebyś się, ty, powiedzmy, z takich rzeczy mógł wypłynąć bez szwanku, w tak krótkim czasie. I tutaj chcę powiedzieć, tutaj tak dokończę tą myśl właśnie, że taki jeden z lekarzy, który tak przeczytał te wszystkie wypisy z tych szpitali, zobaczył co jest i później zobaczył faceta jak mnie, godziny z nim gadał i jeszcze mu zrobiłem przysiad na koniec, to się wystraszył, że może mi się coś stać, nie? Mimo, że to był początek maja, więc minęło 4 miesiące ponad od tego czasu, kiedy właśnie nastąpiły te zdarzenia. A więc no też w tym ośrodku, gdzie byłem tam właśnie 3 tygodnie w województwie śląskim, tak dokładnie ten ośrodek był, no i co się tam okazuje? Okazuje się, że właśnie rehabilitanci to byli w ciężkim szoku, kiedy ja właśnie stawiałem po raz pierwszy nogi i później chodziłem do łazienki. Później jak mnie nakrywali na korytarzu, to się dziwili, co pan tu robi, jak pan tu wyszedł, jak pan z łóżka wyszedł. Ja mówię, nie ma problemu, ja wam zaraz pokażę, parę sekund i po temacie. To nie, panie pokazuje, nie, dobra, w porządku, nigdy im nie pokazałem, znaczy, bo nie pokazałem dlatego, że oni nie chcieli. Ale w końcu, już pod koniec pobytu, musieli odpuścić i zdjęli mi te dechy, te zabezpieczenia. Ja po prostu normalnie tylko zjeżdżałem nogi i już tam chodziłem, powiedzmy, nie. Nie było najmniejszego problemu. Ale na początku to mieli obawy, że mi się coś może stać, powiedzmy, gdzieś upadnę i będzie wszystko od początku, nie. Ale to wcale się nie dziwi, ponieważ tam podsumno był na poziomie. No to był taki prywatny ośrodek. Wszyscy tam byli na poziomie. To trzeba przyznać, że nawet tutaj, nawet tam była taka pani pielęgniarka dyplomowana po psychologii, to z nią to miałem najlepsze dyskusje. Ach, kamień szlifierski. No, ale to dzięki temu to właśnie tym wszystkim rozmowom to właśnie był taki pewien postęp i kontakt między personelem a pacjentem. W ten sposób, że ja tutaj mówiłem pewne kwestie, ponieważ ja, jak tutaj wychodziłem z tego łóżka, no to ja opracowałem cały system bezpiecznego postawienia nogi w tym miejscu, tutaj odpoczynek i tak dalej, cała procedura i te 17, kilka, albo tam 20 metrów dalej, po prostu to było na takiej samej zasadzie, aż do łazienki, nie? A więc ten, to wszystko popracowało, to wiadomo, to było, powiedzmy, ośrodek prywatny. To wszystko po prostu działało bez zarzutu. I jedyne, oni też zwrócili na to uwagę, że tak jak mnie widzieli, jak mnie przywieziono, mnie przywiozła właśnie karetka pogotowia, też tutaj zamówiona prywatnie, za specjalną opłatą. Oni mnie widzieli, w jakim stanie byłem i w jakim stanie wychodziłem i zasuwałem po schodach. No, a więc to było raptem, tylko wszystko się zamknęło w 3 tygodniach. Później trafiłem do szpitala rehabilitacyjnego 8 tygodni, nie? Ale w czym on był potrzebny? Właśnie ja byłem zawsze słaby. Nie miałem kondycji, że to jest normalne. Przy takich wylewach to kondycja to jest... Nie masz. To jest ułamek sekundy, nie? I słuchajcie, dokładnie na takiej samej zasadzie, w ułamku sekundy, ta kondycja mi wróciła. No i teraz
Tak, właśnie ta kondycja wróciła, że nawet zrobiłem sobie tam wycieczkę. Pojechałem w jedno miejsce autobusem, a w drugą stronę to wróciłem. Co najmniej 10 kilometrów. A w ogóle w ten moment, kiedy mi wróciła ta kondycja, wsiadłem na taki rower stacjonarny w sali gimnastycznej. Wsiadłem i to myślałem, że go rozwalę. Jakbym miał normalny rower, to te 120 km do domu, to bym pojechał. A więc, no i, ta, i to, mi, to mi w ten sposób się odtworzyłem. No to teraz pytanie zasadnicze. Co to się stało, że operacja się udała? No tutaj też koledzy mieli właśnie własne zdanie, też mi tutaj powiedzieli. Następną rzecz. W ręce tych dwóch neurochirurgów weszła władza najwyższa. Weszła władza najwyższego, dlatego operacja się udała i dlatego żyjesz. Mało tego, co jeszcze tu było, co ciekawego, jeszcze taki jeden szczegół muszę Państwu powiedzieć. To też jest, powiedzmy, wersja, a więc musicie wierzyć, nie musicie. Nigdy nikogo nie zmuszę, możecie to sobie opisać, że to tam bzdury są i tak dalej. Możecie tam, powiedzmy, zbyć cały ten film, ale po prostu jestem zobowiązany Państwu to powiedzieć. Otóż dlaczego ja się odtworzyłem w tak krótkim czasie, po tak ciężkich, powiedzmy, przejściach, gdzie już byłem, powiedzmy, otarty o śmierć, albo jak to niektórzy mówią, że jedną nogą byłem na tamtym, po drugiej stronie. Dlaczego? No właśnie, dlaczego to się tak odtworzyłem? Tutaj też, ta sama osoba, która mi mówiła się o tym uderzeniu skalarnym, to właśnie powiedziała, że po prostu najwyraźniej mój ojciec niebiański nałożył na mnie wzorcową kopię energetyczną. I to, i ta wzorcowa kopia energetyczna to po prostu spowodowała, że ja się po prostu jakby do tego wzorca dostosowałem w ten sposób. I nawet miał świadomość tego, że taka zwykłe, o widzicie jak tutaj, o widzicie to jednak nie daje za wygrane, ale dobrze. I właśnie do tego wzorca energetycznego zostało wszystko doprowadzone i ja właśnie zostałem odtworzony w bardzo krótkim czasie. A więc Państwo nie musicie w ogóle nawet wierzyć w to tutaj, co wszystko tutaj powiedziałem. Nie musicie wcale tego, po prostu ja Wam mówię to z tego, ponieważ jestem zobowiązany Państwu o tym powiedzieć, bo trudno o tym nie powiedzieć. Ponieważ ja znikłem, a więc ja wyparowałem od 1 stycznia, czy tam 31 grudnia, mnie tutaj nie było, do 16 kwietnia. A więc to niektórzy nawet pisali coś takiego, że dali mi psychotropię i zamknęli w ośrodku czasowym. Nie, ja mieszkam w domu dalej. Dalej mieszkam sam. Państwu właśnie to mówię, ponieważ no, informacje docierają do mnie, różne. Pewne dane. Słuchajcie, ja cały czas frezuję temat. To nie jest to, że ja, powiedzmy, jakby zamknąłem temat, to było i powiedziałem, zrobiłem film i Arrivederci Roma, nie? Ciao. Nic z tych rzeczy. Ja po prostu frez jest cały czas, bo są jeszcze dalsze pytania, które trzeba sobie odpowiedzieć i jak rozgryzę temat, to będę zadowolony. Na razie jeszcze parę znaków zapytania jest, ale wszystko i tak idzie ku dobremu. Natomiast co tu Państwu chcę jeszcze powiedzieć? Czyli tutaj mamy jakby wzorzec energetyczny. Mamy to właśnie to uderzenie skalarne. No i to teraz pytanie, no co mogło się stać, powiedzmy, jaka jest przyczyna i tak dalej. Zresztą, jeżeli chodzi o przyczynę, to najmniejszy problem, to już Państwo wiecie, że osoby, które są w jakiś sposób niewygodne, albo zaczynają tam za dużo gadać, albo niewłaściwe rzeczy mówić, zresztą słuchajcie, wiecie jaką mam ksywę? Czerwony październik. A wiecie dlaczego ten film mi się tak strasznie spodobał? Polowanie na czerwony październik, bo to jest polowanie. Polowanie na mnie to już się zaczęło wiele lat temu, ale to już jest jeszcze głębszy i oddzielny temat.
Ale co ciekawe, właśnie taką ksywę mam, no i to mój ulubiony film. Ale teraz głównie, to jest moje zdanie, głównie o co tu praktycznie poszło i o co tutaj tak chodzi, widzicie? Ja tutaj wam chcę coś pokazać na takiej grafice. Nie wiem, czy to się akurat da, ale zaraz zobaczymy. O, już się dało, widzicie? To jest laptop. No i dobrze, proszę bardzo, widzicie? Co ja uważam za najniebezpieczniejszą rzecz, którą po prostu potrafiłem powiedzieć i państwu przekazać, to jest właśnie, to się zamyka w tym pomniku tybetańskim. To jest w Tybecie. Lokalizacji nie mogłem znaleźć, ale to jest właśnie pomnik starożytnego niebocentryzmu z centralnym słońcem, czyli to jest centralny, czyli zaświecony pałac Boga, a kolumny nieba stykały się z ziemią i ludzie mieli długowieczność i mieli życie wieczne. Kiedy pałac został wygaszony, trzeba było na gwałt zrobić słońce i księżyc i zrobił to diabeł w tym momencie buntu tych ludzi, którzy byli na ziemi. I w ten sposób powstały jakby ta imitacja Układu Słonecznego. Ale co jeszcze jest tutaj w tym wszystkim ciekawe, w tym pomniku? Mamy kolumny. I teraz tak, z czego to były kolumny? Już na jednym filmie mówiliśmy, że to były światłowody, nie? Woda. Skąd się wzięły oceany? W tym momencie, kiedy zostało to wygaszone, zostało to wyłączone, a więc woda zaczęła powoli ściekać i to, co my nazywamy, to się nazywają, to, co my nazywamy na przykład potopem, to, co na przykład jest potopem, nie? To jest właśnie to. To nie jakaś tam skrzynia ze zwierzętami, która gdzieś tam pływała, którą by nie można było technicznie uszczelnić, bo kiedyś się nad tym zastanawiałem, czy Arkę Noego można uszczelnić, nie? O! Nic tam tego. No i tak, no nie za bardzo, nie można tego uszczelnić. To by tam, powiedzmy, nabrało wody i zatonęło. Albo przez rok, nie? Tak to mówi Biblia. Ale zauważyliście, że ja nigdy nie zrobiłem filmu o potopie? Nie zrobiłem z prostej przyczyny po prostu. Ponieważ no, przyczyna jest właśnie taka, że te światło dopuściły wodę i tak powstały oceany. Eter z jądra, czyli to, co nazywamy orgon, no, oficjalnie oczywiście eteru nie ma, dociska te oceany i w ten sposób my możemy tutaj żyć i funkcjonować. W międzyczasie jest słońce, no to po prostu nie jest potrzebne, załóżmy, jądro, czyli świecący się pałac Boga. Natomiast co jest przed nami? Co jest przed nami? A więc ten starożytny wariant, który tutaj widzicie, odwracamy wszystko. A więc będzie moment, kiedy odpalimy, a czy zostanie odpalony pałac Najwyższego, mojego Ojca, i w tym momencie będziemy widzieć kontynenty. Powiem wam ciekawostkę. W zeszłym roku jeszcze miałem stare konto na Facebooku. To co się stało takiego ciekawego? I po wywiadzie nad Jeziorem Nyskim ta pani miała wizję, że była na polu, na jakiejś otwartej przestrzeni, widziała świecący się pałac Boga, oświetlający jako centralne słońce i widziała kontynenty. Bo oczywiście realnością tej wizji, bo to było w nocy, miała taki sen, normalnie tak jakby ktoś jej film puścił. Z mężem to przedyskutowali, to później mi dali znać. To byli wręcz przerażeni. Ale o co chodzi? Tu nie chodzi o przerażenie, że tego, tylko fakt, że widzieli kontynent. Oczywiście. Jak jest w tej chwili słońce, no to wtedy jest inna krzywa światła. Kiedy jest odpalony pałac, o, tak jak tutaj właśnie na tym pomniku. Starożytni wiedzieli o tym. Doskonale o tym wiedzieli, dlatego ten pomnik po prostu funkcjonuje do dzisiaj w Tybecie. Ponieważ on właśnie przedstawia starożytny wariant rzeczywistości. Starożytny, czyli mamy świecące słońce, pałac Boga i znaczy to jest tak zwane centralne, czyli pałac Boga i kolumny nieba. O, starożytni to świetnie pamiętali.
do tego stopnia, że zrobili pomnik dla potomnych. I akurat w Tybecie jest takie na uboczu miejsce. Akurat chińskie czołgi nie zaorały tego jeszcze. A więc takie coś, takie zdjęcie funkcjonuje w internecie. Możecie sobie to nawet znaleźć. A więc tak to wszystko wygląda i to z mojego punktu widzenia to było najniebezpieczniejsze, ponieważ w tym momencie, kiedy wszyscy zobaczą kontynenty, w tym momencie nie będzie tego, który powie, że coś już tam nie widział i tak dalej, że wszyscy już będą wiedzieli, że dla jednych to będzie podzwonne, a ludzie będą mieli jakiś tam wybór. Po prostu nie znamy tych szczegółów, które powiedzmy będą w tym, w czasie tego momentu, ale wiemy jedno, że na przykład Biblia to wielokrotnie mówi o tym, że będzie słońce wygaszone, moce niebios będą wstrząśnięte, a więc, że gwiazdy będą spadać, no tak, te gwiazdy, słuchajcie, no z tymi gwiazdami to jest oddzielny jeszcze temat, nie? Już dzisiaj spadają te oplecione z drutem zbiorniki, które się pięknie żarzą i imitują w polu indukcyjnym energii torusa, powyżej szkła nieba, świetnie imitują gwiazdy. No i później są takie filmy na przybliżeniu, widać jak ona się właśnie mieni i dlatego one migotają, nie? To jest tak, to mamy z gwiazdami, mamy słońce, księżyc zostanie wygaszone. W tym momencie jak zostanie to wygaszone, więc odpali się ten wariant dokładnie, tylko po prostu tu są, tutaj są kolumny nieba, ale jeszcze wtedy nie będzie kolumny nieba. Ale już wystarczy to, że każdy z nas zobaczy rzeczywistość. To, która była wiecznie zakłamywana. No. No i widzicie, no tutaj jednak to kolega jest jednak niecierpliwy. Chciałby sobie tutaj właśnie pogadać, ale ja teraz akurat kręcę film, nie chcę mi się tego ciąć. I co wam tutaj jeszcze powiem ciekawego tutaj. A więc ten do tej starożytności jakby dojdziemy, tylko po prostu tą historię trzeba odwrócić i wszystko będzie grało. Jak słońce się wygasi, to trzeba będzie odpalić pałac. I Ojciec Niebiański to zrobi. No i tutaj co jeszcze tutaj chciałem Państwu powiedzieć odnośnie tych wydarzeń, nie? No powiedzmy, co mnie tutaj jakby tutaj kosztowało? Schudłem 22 kilo, a dlatego niektórzy mówią, że schudłem na twarzy i tak dalej. 22 kilo poleciało, ale jak to można powiedzieć, bez jakby większego szwanku powiedzmy, bez większego szwanku. To wszystko zaszło, mimo że powinienem być trupem, już praktycznie powinienem w szpitalach na przykład gdzieś tam umrzeć. Także to jest powiedzmy, to że Państwo robię ten film tylko po to właśnie, żeby Państwo właśnie wiedzieli, że jakie są doświadczenia. No i czasami cenę się płaci za to, że mówi się prawdę. I ja właśnie tę cenę, można powiedzieć, na swój sposób zapłaciłem jeszcze nie do końca. No i teraz macie pytania, powiedzmy co, gdzie, kto i tak dalej. Słuchajcie, to już Państwu zostawiam, szczegóły jakieś dalsze. Jeżeli coś będzie trzeba dopowiedzieć, to słuchajcie, są komentarze, zawsze coś tam mogę napisać krótko. Już specjalny film tutaj już Państwo wiecie, no a więc najważniejsze rzeczy wydaje mi się, że powiedziałem. Gdybym nie powiedział jeszcze, no to tam coś zrobię, jakieś uzupełnienie. O, w ten sposób. Także ja Państwu dziękuję tutaj za komentarze. Zapraszam do komentowania. Chcecie, nawet możecie to zbyć. O, tak. Co niektórzy, nawet do tych niektórych się zwracam. Możecie to zbyć. Albo powiedzieć, że to są bzdury, pierdoły i dzikie węże. O, coś w tym stylu. Możecie nawet takie coś napisać. Nawet się nie obrażę, nie ma problemu. Słuchajcie. Według niektórych nikt się nie powinien niczym zdziwić, no więc niech się nie dziwią. Także ja się otarłem o śmierć. Niewiele brakowało, ale właśnie to niewiele. To znaczy, coś poszło nie tak. Zresztą słuchajcie, ja wiem, co poszło nie tak i oni też wiedzą, co poszło nie tak.
Ale to jest oddzielny temat, na który już nic nie powiem, bo nie chcę tego mówić. W każdym razie ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania. Jak chcecie, po prostu coś napiszcie. Jak nie chcecie, to nie napiszcie. Możecie nawet zbyć ten cały film z tych wszystkich szczegółów i tak dalej. Także ja mówię, powiedzmy, jeżeli coś będzie takiego, że trzeba będzie coś uzupełnić, to ja po prostu dokleję film, w sensie powiedzmy zrobię jakiś świeży. O, w ten sposób. Także zapamiętajmy, to właśnie ten chiński pomnik, to jest historia starożytna. Tym się nikt nie pochwali, ani płaskoziemcy, ani kuloziemcy. Tym się nikt nie pochwali. Nie ma na to mocnych. To niestety niebocentryzm tylko się może tym pochwalić, właśnie historią starożytną. Teraz tak, co jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, że chyba co niektórych strasznie denerwuje słowo niebocentryzm. Ja chyba tak doszedłem. Przeciwnicy niebocentryzmu dla nich to jest chorobliwe słowo. Powiedz, oni mają Parkinsona na samym wejściu, jak tylko słyszą słowo niebocentryzm. Także zdążyłem się połapać po prostu. Także tu niebocentryzm jakby po tym całym okresie on nadal wzbudza emocje, ale widzę, że po komentarzach widzę Państwa, że jest grono ludzi, którzy no, szukają tej prawdy i wnikają w temat. No, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, bo wnikają w temat. Jak wnikniecie w temat, to będziecie szczęśliwi. Teraz tak. O, jeszcze jedna taka ciekawostka. No to mnie wielokrotnie pytano, jak ty się czujesz po takich przejściach, słuchaj, przecież ty się otarłeś o śmierć. Słuchajcie, mieli zabić, powiedzmy, a ty jeszcze żyjesz, tutaj łazisz, jeszcze filmy robisz. Co tutaj, jak ja się czuję? Wiecie, jak się czuję? Ja się czuję rewelacyjnie. Wiecie, że zamierzony efekt, który miał być, czyli wariant pierwszy, czyli A w piachu, wariant B zamknięty, okaleczony, zamknięty w jakimś ośrodku i odcięty od tego, czym się wcześniej zajmował. To jest wariant B. A jest jeszcze wariant C. No to wariant C to już właśnie to jest ten wariant, który widzicie, że facet jest sprawny i w kondycja psychiczna jest po prostu rewelacyjna. Wiecie co? Powiem wam taki przykład z lat 50. Był taki dowódca radzieckiej fregaty, które zawsze z portów nadbałtyckich, czyli na przykład z Bałtyjska, bo tam właśnie bazował, ten dowódca tą swoją fregatę wyprowadzał z portu na pełnym gazie, co było zabronione, i na pełnym gazie go wrzucał, powiedzmy, z powrotem wpływał do portu. Tak samo robił w tych wszystkich nadbałtyckich republikach, w tym, nawet w tej bazie potężnej w Sankt Petersburgu, Kronstadt się nazywa, właśnie też to robił. To było dość głośne, ja po prostu czytałem na ten temat książkę właśnie. To był taki jeden właśnie, który niczego się nie bał. On wiedział, że jego okręt, chociaż na pełnym gazie, gdzie to było powiedzmy zabronione, cała, powiedzmy, tam generalicja, admiralicja wiedziała o tym, co on robi. On zawsze tą fregatę, to jest okręt do zwalczania samolotów i okrętów podwodnych, wprowadzał i wyprowadzał do bazy na pełnym gazie. No to wyobraźmy sobie, powiedzmy, 80 km na godzinę plus minus, taką prędkością wpadał po prostu do portu i na takiej samej prędkości wypływał, a więc ja się świetnie czuję, właśnie jak taki dowódca tej fregaty. Także to, co miało być zamierzone, to jest odwrotne od zamierzonego. O, w ten sposób. No to tyle. Chyba wszystko. Jeżeli coś będzie, dokleję jeszcze, powiedzmy, zrobię film. Właśnie z tych wszystkich wydarzeń. Czyli tak jak znikłem na początku roku, to się dopiero pojawiłem w domu, wypuszczony, po w zasadzie 3,5 miesiąca. O, tyle to wszystko zajęło.
Oczywiście miałem bardzo dużo czasu na przemyślenia. Słuchajcie, bo w jednym to byłem 8 tygodni. A, widzicie? Ja muszę, to ja mu wytłumaczę. O, dobra. A więc w ten sposób to się wszystko, jakby ta sytuacja jakby zamknęła. Ona się w sumie jeszcze nie zamknęła, bo jeszcze są dużo tematów do wyjaśnienia. A więc słuchajcie, na dzisiaj to chyba wszystko tyle. Także dziękuję. Trzymajcie się, powodzenia.